postanowieniem prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej odznaczony został za wybitne zasługi w działalności na rzecz środowisk kombatanckich, za pielęgnowanie pamięci o najnowszej historii Polski, Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, pan Zbigniew Paliwoda. Tego nie powiedział, wykorzystując taką sytuację, to chyba całe życie. Siedział między innymi Pronobis, ten bohater też więzień, który od wewnątrz to organizował. To, co Kloss, Hans Kloss zrobił, to pikuś w stosunku do tego, co ja robiłem. Kolej była zmilitaryzowana, cała kolej. Czyli zwykli pracownicy plus sok. Kolej odpowiadała za bezpieczeństwo mienia koleją. I to wszystko, tą moją pracę ośmioletnią, zebrał. Przyszedł drugi fachowiec, nogami tą dań, nogami skopał na boki. Teraz jak deszcz popada, to my w błocie toniemy. Ale ty najpierw powiedział ten pan, co to chodzi, to taki podobny do prezydenta Dudy. Podobno.